Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Bernarda Maclavertyego pod tytułem Przed końcem zimy. Czyta Joanna Moro. Stella była w łazience i szykowała się do snu. Dokładnie oglądała brwi w lusterku kosmetycznym, które Jerry zostawił obrócone powiększającą stroną do przodu. Pośliniła czubek palca wskazującego i przygładziła włoski. A następnie zajęła się powiekami. Miała już tego wszystkiego serdecznie dość. Okrągłych bawełnianych wacików, spodeczka z przegotowaną i wyjałowioną wodą, najróżniejszych kremów oraz wypełniających pojemnik na odpady patyczków kosmetycznych. Życzyła Jeremu dobrej nocy, a w drodze do sypialni minęła ich ustawione w przedpokoju walizki. Włączyła stojące przy łóżku niewielkie radio, by posłuchać nocnego wydania wiadomości i przebrała się w piżamę. Szybko, bo w sypialni panował chłód. Nie zamierzała przecież marnować pieniędzy na ogrzewanie przez cały dzień dodatkowego pomieszczenia tylko po to, by zapewnić sobie krótką chwilę komfortu przed snem. Zanim się położyła, wyłączyła elektryczny koc. Gdyby zasnęła pod włączonym, co zdarzyło jej się już kilkakrotnie, Jerry zastałby ją w fatalnym stanie. Pewnie znów nazwałby ją smażonym plastrem bekonu. Uwielbiała mieć tę godzinę dla siebie. Wieńczącą każdy dzień godzinę samotności. Butelkę z gorącą wodą, elektryczny koc, głosy dochodzące z radia. Jerry był w innym pokoju, miał słuchawki na uszach i nie kontaktował. Najpewniej wypił już kieliszek przed snem, albo dwa, lub trzy. Zewnętrzne drzwi wejściowe zostały zamknięte na klucz, a okna zaryglowane. Dom był zabezpieczony. Czasem po wysłuchaniu wiadomości Stella lubiła poczytać jeszcze przez chwilę w ciszy, tak, że słychać było jedynie odgłos przewracanych stron, bez jednego słowa. Ostatnio wciąż czuła się jednak zbyt zmęczona, by czytać, a nawet by utrzymać w dłoniach książkę, tym bardziej w twardej oprawie. Doskonale potrafiła wyczuć moment krytyczny, gdy wiedziała, że za moment kim nie. Kładła wówczas głowę na poduszce, a jej dłoń wyślizgiwała się spod kołdry, by odłożyć książkę lub wyłączyć radio. Długie listy zadań i obowiązków odpływały coraz dalej. O tej godzinie i tak nie mogła już się nimi zająć. Znikały za kurtyną, która miała rozsunąć się ze świstem dopiero rankiem następnego dnia. Sen nadchodził w mgnieniu oka. Bezsenność "O ile dawała o sobie znać, ujawniała się dopiero w środku nocy, między trzecią a szóstą rano. Stelle można było znaleźć zwiniętą na kanapie, przez długie godziny sączyła gorące mleko i skubała ciastka. Czasem leżała w łóżku lub kręciła się po pokojach. Do głosu dochodziły wówczas jej zmartwienia i lęki." Wyolbrzymione niczym obraz w lusterku kosmetycznym. Stres przed świtem jest bowiem znacznie groźniejszy od stresu za dnia. Właśnie dlatego nie mogła z powrotem zasnąć. Czasem wystarczyło poczekać godzinę lub dwie. Nie było to jednak regułą. Niespodziewanie rozległ się ryk muzyki, otworzyła oczy. Co na boga. Zamknęła je z powrotem i zacisnęła z całej siły powieki. Wdusiła głowę w poduszkę, naciągnęła kołdrę, by zakryć drugie ucho, ale muzyka dudniła dalej. Co on na Boga wyprawiał? Jerry siedział ze wzrokiem wbitym w pustkę. Telewizor był wyłączony. Panowała cisza. Jego głowa oświetlał od góry stożek światła. Reszta pomieszczenia tonęła w mroku. Sofę uznawał za bezpieczne schronienie. W jednej z poduszek znajdowało się wygodne wklęśnięcie, które uwielbiał. Pod ręką miał wszystko, co potrzebne ulubione książki, magazyny muzyczne i filmowe, płyty CD. Tymczasem publikacje dotyczące architektury stały upchnięte na półkach w gabinecie. Stella była w łazience, kończyła swój wieczorny rytuał. Szczęknięcie zasówki oznajmiło, że wyszła na korytarz. Dobranoc, powiedziała. Gdy zbliżyła się do kanapy, poczuł zapach pasty do zębów. Pomachała do niego samymi palcami, po czym odeszła. Pamiętaj, że jutro wcześniej wstajemy. Poczekał, aż zamkną się drzwi do sypialni, po czym ruszył do barku z alkoholem. Po drodze w kuchni napełnił wodą designerski dzbanek kilkeny. Dotarł do barku i nalał sobie whisky do ulubionego tumblera, po czym dopełnił go wodą aż po samą krawędź. Lubił szklanki z rżniętego szkła od Waterford Crystal. Ich ciężar zdawał się zwiększać zarówno gabaryty, jak i moc napoju. Wrócił na sofę i postawił szklankę na regale. Płyn błyszczał w żółtawym świetle. Półki nie było widać za poręczy kanapy, więc gdyby jego żona zdecydowała się wrócić, niczego by nie zauważyła. Nie żeby zamierzał się przed nią ukrywać. Wszystkim mówił otwarcie, że kiedy Stella idzie spać, daje wpalnik i słucham muzyki. A jednak gdy szklanka była poza polem widzenia, nie musiał się martwić, że żona dostrzeże, ile właściwie sobie nalał. Jej samej w zupełności wystarczał mały kieliszek wina do posiłku. Wino dobrze robiło na serce. Centralne ogrzewanie zaprogramowano tak, by wyłączało się mniej więcej wtedy, gdy Stela kładła się do łóżka. Mieszkanie wypełniały teraz trzaski stygnących kaloryferów, budynek skrzypiał, a za oknem doł wiatr. Jerry czuł zapach stojących na stole kwiatów. Stella kupiła orientalne lilie Stargazer, które roztaczały woń tylko nocą. Pociągnął łyk ze szklanki. To dziwne, że przyniosła bukiet, choć wiedziała, że po ich wyjeździe nikt go nie powołcha. Wybrał płytę. Słuchawki, które wsunął na uszy, miały po bokach startej ledwie widoczne oznaczenia L i R. Choć muzyka od razu zabrzmiała dźwięcznie i w pełni czytelnie, podkręcił głośność. Wziął kolejny łyk, który znacząco obniżył poziom płynu w szklance. Rozkoszował się smakiem. Łyski była złota, a fasety szklanki srebrne. Wiedział, że alkohol pozwoli mu zasnąć, zapewni spokojną noc, po której znów będzie gotów do działania. Nie można przecież zacząć wakacji w fatalnym nastroju. Oczywiście wiedział też, że dla osiągnięcia celu niezbędne okaże się jeszcze kilkakrotne napełnienie szklanki. Słuchawki odcięły go od reszty świata, nawet tu, na sofie. Czuł się czasem narażony na atak. Do pokoju za nim w każdej chwili mógł się wślizgnąć nieznajomy. Mimo, że drzwi były zamknięte na klucz, a okna zaryglowane. Czyżby ścigały go upiory Belfastu? Emerytowany katolicki architekt, zamordowany przez gang lojalistów. Mogli z łatwością udusić go od tyłu. Nie, sofa wcale nie była prawdziwie bezpiecznym schronieniem. Znów pogłośnił muzykę. Wspaniały hałas. Łomot kotłów wspierał natarcie sekcji dętej. Jerry z każdym kolejnym łykiem składał gratulacje kompozytorowi i muzykom. Potem coś błysnęło. Przez chwilę myślał, że to piorun albo wybuch. Jerry podniósł wzrok. Stella stała w drzwiach w szlafroku, trzymała dłoń na włączniku światła. Przepraszam, zawołał, przekrzykując muzykę. Moja wina. Skoczył na równe nogi i ściągnął słuchawki z uszu. Nie był to pierwszy tego typu przypadek, ale tym razem nawet jego samego przeraziło natężenie dźwięku w pomieszczeniu. Ja pierdolę, schylił się i wyłączył główne głośniki. Nie wiem, co gorsze: hałas czy przekleństwo? Powiedziała Stella. Jeśli chcesz zamieszkać sam, to jesteś na dobrej drodze. Przepraszam, nie zauważyłem, co się dzieje. W pokoju zapanowała cisza, zakłócana jedynie przez cichutkie dźwięki dochodzące z owiniętych wokół jego szyi słuchawek. Nie wiedziałem. Uszkodzisz sobie słuch. Sąsiedzi zaraz przyjdą ze skargą. Jest wpół do pierwszej, powiedziała Stella. A musimy przecież wcześnie rano wstać. Wszystko spakowane. O czym ty gadasz? Próbowałam zasnąć. Długo tu stoisz jakąś minutę czemu nic nie mówiłaś? I tak byś mnie nie usłyszał odparła. Nie chciałam cię przestraszyć. Gdybyś dostał zawału, nie miałabym z kim pojechać na wakacje Niedługo przyjdę oznajmił. Wróciła do łóżka. On nalał sobie kolejną szklankę whisky. Tylko kapkę. Potem zalał jednak kapkę drugą kapką, a dwie kapki to już większa kapka. Cały świat zdawał się rozpoznawać jedynie dwa stany trzeźwość i pijaństwo. Co jednak z przestrzenią między nimi z całym spektrum stanów przejściowych? Pierwszy drink pozwolił subtelnie się wyciszyć skoncentrować na innym świecie. Był niczym żelazko, wygładzające zagniecenia koszuli wokół guzików. Stella wyśmiałaby go, gdyby usłyszała to porównanie. Nigdy w życiu niczego nie prasowałeś, tylko byś się sparzył, nie mówiąc już o koszuli. A jednak prasował wystarczająco często, by wiedzieć, w czym rzecz. Rozgrzana stopa żelazka sunęła po materiale, wygładzając wszelkie nierówności. Kolejne porcje alkoholu pozwalały Jeremu unieść się wyżej. Rozwinąć skrzydła i szybować na kominach termicznych rozbudzonych przez poprzednie drinki, pił dalej. Przecinał krępujące go więzy i uwalniał to, co było dotąd uwięzione. Słyszał coraz lepiej, widział więcej, kochał mocniej. Jutro znów mieli wyjechać. Wyjazd w środku zimy: niewielu mogło sobie na to pozwolić. Przeszedł na emeryturę wiele lat temu. Jednak rutyna jego życia nadal przerywały zagraniczne wyprawy, zwodniczo podobne do urlopów. Wygłaszał wykłady, przedstawiał artykuły, był wyrocznią w świecie architektów, odbiorcą wyróżnień, kolekcjonerem gratisów. I zazwyczaj wymagał, by towarzyszyła mu Stella. Obudził się w niemal całkowitej ciemności, czuł suchość w ustach, było mu zimno w nos. Oczy powoli przyzwyczaiły się do otoczenia. Dostrzegł niewyraźny zarys zaciągniętych zasłon. Na zewnątrz było już odrobinę jaśniej, co sugerowało, że jest między piątą a siódmą rano. Po każdym przebudzeniu prowadził te same durne rozważania, czy warto wstać do łazienki. Wiedział, że jeśli tego nie zrobi, nie zdoła ponownie zasnąć. Zsunął więc pościel na bok, usiadł i wypił łyk wody. Sypialnie było zimno jak w lodówce. Słyszał miarowy oddech Stelli. Wsunął stopy w kapcie i wstał. Nagle, że randole światła w ciemności rozbłysły, by po sekundzie zniknąć. O Jezu! A miał nadzieję, że nigdy więcej ich nie zobaczy. Pająki blasku, iskry, błyski. Zapowiedź udaru. Zdjął kapcie, położył się z powrotem i nakrył kołdą. Przecież przyczyn mogło być wiele. Czyżby za dużo wypił? Ale jak dużo to za dużo? Wiedział, że robi sobie krzywdę postanowił nawet, że nie będzie pił od nowego roku. Ale jeszcze nie teraz, Boże, jeszcze nie teraz. Powiedział swojej optyczce o błyskach, gdy wyrabiał zastępcze okulary. Stare musiał gdzieś zgubić, a choć przykleił do etui etykietę z nazwiskiem i adresem, nikt mu ich wspaniałomyślnie nie odesłał. Po co one komu? Przecież każdą parę okularów robi się na zamówienie więc jeśli nieznajomy spojrzy przez jego szkła, nic u licha nie zobaczy. Lepiej czy gorzej? pytała optyczka. Lepiej. Starą soczewkę zastąpiła nowa. Lepiej czy gorzej? Gorzej. Nie ma wyjścia. Poleci kolejne sto dwadzieścia funtów. Proszę oprzeć brodę. Na podpórce? Tak. Patrzył w oczy kobiety, bojąc się, by nie poczuła, że z ust pachnie mu starym dziadem. Dzieliło ich ledwie kilkanaście centymetrów. Żyły własnych siatkówek, kojarzyły mu się z czerwienią jesiennych drzew. Deja vu. zupełnie jakby znów był w konfesjonale, ten sam pomrok, ta sama bliskość nasłuchującej twarzy. Kiedy ostatni raz byłeś na kontroli wzroku, mój synu? Sam czy z innymi? Lepiej czy gorzej? Optyczka powiedziała, by nie martwił się żyrandolami światła. W pana wieku każdy je widzi, oznajmiła, nie wolno za szybko wstawać. Nadal potrzebował skorzystać z łazienki. Poniósł się z łóżka, tym razem powoli bez fajerwerków, po czym powlókł naprzód i wymacał drzwi. We własnym domu umiał przecież poruszać się nawet w całkowitej ciemności. Nacisnął klamkę delikatnie, by szczęknięcie nie obudziło Stelli i ruszył przez korytarz, omijając spakowane walizki. Powietrze w łazience było tak lodowate, że kuło go w twarz. Ogrzewanie zwykle uruchamiało się o ósmej. Ale jaśnie pani zapewne wyłączyła je ze względu na wyjazd. Nie warto przecież ogrzewać domu, jeśli skorzystać na tym mieliby tylko ewentualni włamywacze. Lepiej zjeść śniadanie w płaszczach wśród kłębów pary unoszącej się z filiżanek herbaty. Zaczął opróżniać pęcherz, zamknął oczy. I starał się nie wybudzić bardziej niż to konieczne. Pomyślał, że jego lekarz może mieć inne zdanie na frapujący go temat. Tak, pająki światła to niewątpliwie zapowiedź udaru. Nawet hipochondryk musi przecież na coś umrzeć. Nacisnął spłuczkę i ruszył z powrotem korytarzem, gdy zauważył, że zza drzwi do gabinetu sączy się delikatny blask. Panujący w pokoju mrok naruszały błyski kolorowych światełek Rutera i innych urządzeń. Miniaturowe, wesołe miasteczko. Dwa telefony ładowały się obok siebie. Stella musiała wstać wcześniej, gdy jeszcze spał. Teraz usiadł przed monitorem. Najwyraźniej sprawdzała coś w internecie i nie wyłączyła komputera. Zupełnie nie umiała zacierać za sobą śladów. Na ekranie widniało jakieś niemożliwe do wymówienia słowo na tle trawy, drzew i zalanych słońcem domów. Środek trawnika zajmowała religijna rzeźba, przypominająca nieco serce Jezusa. Poniżej znajdowały się słowa: Odszukać bramę jest czasem trudno, ale kiedy już się uda, wystarczy przez nią przejść, by znaleźć się w innym świecie. Nazajutrz mieli wyjechać. Wyłączył więc komputer. Było zimno i ciemno. Zadrżał, po czym wstał z fotela. Sypialnie wypełniał miarowy oddech Stelli. Jerry podszedł do łóżka od swojej strony. Okazało się jednak, że gdy był w łazience, przesunęła się na sam środek materaca. Gorąca jaskinia pościeli miała w swoim centrum miękkie ciało drugiej osoby. Poduszki doskonale wpasowały się między policzek a ramię Jerego. Jaskinia pachniała bawełną. Przysunął się do steli i ułożył tak, że jej pięta przylegała teraz do jego śródstopia, jego kolano do wewnętrznej strony jej kolan, jej pośladki do jego podbrzusza. Stali się parą miękkich, złożonych krzeseł. Spokojny oddech momentalnie ustał. Poczuła jego przybycie i przesunęła się w tył, by mocniej się w niego wtulić. W odpowiedzi objął ją ramieniem. Materiał jej piżamy podjechał w górę, przez przypadek musnął zimnymi palcami bliznę na jej brzuchu, zmarszczkę na skórze przypominającą drugi pępek, kolejną odpowiadającą jej szramę nosiła na plecach. Ten sam ślad na dziobie i rufie. Przesuń się, rozkazała. Oboje mieli już na sobie płaszcze. Dreptali w tej z powrotem w oczekiwaniu na taksówkę. Ich mieszkanie znajdowało się w dużej wiktoriańskiej kamienicy o sufitach zdobionych stiukowymi rozetami i skimationem na gzymsach. Kiedy się wprowadzali, Jerry powiedział, że wysokie pokoje projektowano chyba z myślą o żyrafach. Z narożnych okien roztaczał się widok na dwie ulice oraz otaczający budynek wąski pas zieleni porośnięty przez trawę i krzewy. Stella sadziła tam rośliny, które wykopywała w lesie, często nosiła ze sobą w tym celu łyżkę do zupy i plastikową torebkę. Niedawno wzeszły przeniesione przez nią przebiśniegi. W kolejce czekały już importowane hyacynty i żonkile. Jerry był w sypialni, uważnie przyglądał się przymocowanemu do pęknięcia w ścianie wskaźnikowi rozwarcia rys. Powszechnie uważano, że budynek osiada, ponieważ na tych terenach prowadzona była niegdyś działalność wydobywcza. Pęknięcia powstawały na skutek przesuwania się ścian wewnętrznych względem zewnętrznych. Tapeta wiotczała wówczas, marszczyła się i opadała. Z nami jest podobnie, skomentowała niegdyś Stella. Nie tylko psy upodobniają się do właścicieli. Co pewien czas pod framug okiennych osypywało się nocą nieco zaprawy. Na kaflach kominkowych można było niekiedy znaleźć gruz i ślady sadzy. I jak? Stella zajrzała do sypialni. Widać coś? Nawet nie drgnęło. Sama zobacz. Skinął na wskaźnik. Pytałam o taksówkę. Nie potrafiłabym odczytać tego ustrojstwa, nawet gdyby wskazywało na trzęsienie ziemi, powiedziała. Kto ma paszporty, ty czy ja? Wszystko jest w twojej torbie na ramię, odparła. Sam ją pakowałeś. Taksówka spóźniała się już sześć minut. Gdybym jechał na nudne spotkanie architektów, przyjechałaby o pięć za wcześnie. Uspokój się, Jerry. Na oczach Steli opróżnił torbę i ułożył całą jej zawartość na łóżku. Jego komórka, paszporty, oba bilety, karty czekowe, leki. Ona tymczasem zajrzała do własnej torebki, z której wyjęła kosmetyczkę, portmonetkę, krople do oczu, sztuczne łzy, pół opakowania cukierków Werters Original, albumik zdjęć rodzinnych, terminarz i komórkę. Jezu, terminasz? Jerry przewrócił oczyma. Mam w nim numery telefonów, odparła. Przecież nie znamy nikogo w Holandii. Zignorowała go. Dalej grzebała w odmętach torebki. Nie znamy na pamięć numerów wielu z naszych znajomych. Chodzi o sytuacje awaryjne. Wziąłeś szampon i odżywkę. Wszystko odmierzone po 25 mililitrów, walka z łupieżem w dobie terroryzmu. Jaki jest limit? Sto mililitrów. Na szyi miał zawiązany czerwony szalik z Angory, przejrzał się w pełnowymiarowym lustrze. Ktoś mi powiedział, że wyglądam w tym ekstrawagancko. Kto? Nie lubię ekstrawagancji. Poszedł do garderoby, gdzie znalazł granatowy szalik, wrócił do sypialni i znów przejrzał się w lustrze. Coś między ekstrawagancją a nudą, ocenił. Stella obserwowała go z bezpiecznej odległości. Może zawiąż inny węzeł, choćby oksfordzki? Węzły mają nazwy? Na przykład wyblinka albo podwójna ósemka. Język prosto z placu budowy. Rozprostowała szalik i zaczęła wiązać inny, bardziej wymyślny węzeł. Nie potrafię tego robić na tobie. Muszę się widzieć. Obróciła go twarzą do lustra, stanęła z tyłu i wspięła się na palce. W dół, powiedziała, opierając mu dłonie na ramionach. Posłusznie ugiął kolana i nie ruszał się, póki nie skończyła. Język budowy znasz od podszewki, bo taki już mój zasrany zawód. Zaczął skubać szalik, pociągnął za dłuższy koniec i węzeł się rozsupłał. Jerry znów zawiązał go po swojemu. Jak wolisz, powiedziała i odeszła. Zadzwonię do firmy taksówkarskiej. Wszedł do gabinetu i podniósł słuchawkę. Gdy usłyszał dźwięk od zajrzał do przedpokoju. Stella przesuwała ustawione w pionie urządzenie w tej, z powrotem po dywanie. Dostrzegła jego głowę. Już jedzie, proszę pana, krzyknęła. Już jedzie, proszę pana, powiedział głos w słuchawce. Dziękuję. Jerry odłożył telefon na widełki. Co robisz? Zobaczyłam jakąś czarną plamę, skinęła w stronę dywanu. Zawsze to mówią. Co? Że już jedzie, proszę pana. Rozumiem, że nie chcesz, żeby włamywacze zastali bałagan. Stella wyłączyła odkurzacz i zwinęła rurę. Poszła do salonu, po czym wróciła z plastikową torbą w jednej ręce i bukietem lilii w drugiej. Wrzuciła kwiaty do torby i zawiązała ją na supeł. — Wyrzuć je — powiedziała. Jerry spełnił polecenie, następnie znów wyjrzał przez okno. Taksówkarz wysadził ich kilka kilometrów od terminalu. Gdy zaczęli zadawać pytania, wyjaśnił nowe przepisy. Wprowadzili je po tym, jak na lotnisku wybuchł samochód pułapka. Następnie wyciągnął z bagażnika ich dużą walizkę i postawił ją przed Jerem. Stala zajęła się własną. Oboje w tej samej chwili wysunęli teleskopowe rączki i ruszyli naprzód sterkotem terkotem kółek. Pasek torby na ramię wpijał się w ciało Jarego niczym drut do krojenia sera. Dotarli do głównego wejścia do terminalu chronionego przez słupki z nierdzewnej stali. Musiały kosztować miliony, rzucił Jerry przekrzykując chrobot walizek. A przecież zamachowiec może wsiąść na motor i przejechać pomiędzy słupkami. Kilka osób paliło papierosy za znajdującą się przy drzwiach plastikową barierą. Wyrzutki, trendować. Stella przekroczyła drzwi, po czym spojrzała na wyświetlacz i wraz z Jerrym ustawiła się we właściwej kolejce. Po każdym kroku popychali stopami walizki. Bez nas nie wystartuje, powiedziała. Zobaczymy. Wszyscy mają tu więcej bagaży niż rozsądku. Ostatecznie udało im się przedostać przez kontrolę celną, gdy pracownik ochrony wyrzucił szampon i odżywkę dżerego. Powiedział, że nie wolno wnosić płynów w otwartych pojemnikach. Poszli na kawę, żeby się uspokoić. Powiedzieli coś o twojej łyżce do kopania? Zabieram ją przecież tylko na spacery. Stella została, aby popilnować bagaży, a Jerry ruszył na przechadzkę po strefie wolnocłowej. Wszędzie perfumy. I reklamy perfum. Całe lotnisko przesiąkło ich zapachem. Szczupłe sprzedawczynie chętnie rozpylały próbki na nadstawione nadgarstki. Nie był zainteresowany. Dotarł do alkoholi, choć Stella kazała mu niczego nie brać powiedziała, że butelka jego ulubionej irlandzkiej whisky taniej będzie kupić już w Amsterdamie. Jerry nazywał ją przyjaciółką podróżnych pomagała na sen. Z zakupem alkoholu w Holandii wiązało się jednak zbyt wiele niewiadomych. Czy sprzedawali go w supermarketach, w sklepach monopolowych, a może tak jak w Norwegii lub Kanadzie trzeba było szukać państwowych punktów z alkoholem, które, jeśli dobrze pamiętał, otwarte były niestety tylko w godzinach pracy. Lepiej było działać teraz, gdy nadarzała się okazja. Spróbował kupić butelkę Jamesona, ale kasjerka poprosiła go o kartę pokładową. Wycofał się i pomaszerował z powrotem do Stelli. Co jest? Zapytała. Prosi o kartę pokładową. Kto? Nie znam jej imienia. Panna Deidry z miasta Eidry. Kup mi Wertersy, jeśli nie zapomnisz. Zabrał kartę pokładową i paszport. Na wszelki wypadek. Kasierka wsunęła butelkę w biały rękaw siatkowy, po czym umieściła ją w torbie. Czemu prosiła pani o moją kartę? Uśmiechnęła się, nabiła kwotę i podała mu torbę. Takie są przepisy. Nie lubił stać przy pisuarach obok innych mężczyzn. Wolał wejść do kabiny. Odstawił butelkę whisky, żeby umyć ręce. A plastikowa torba nie wygłuszyła brzęku szkła o marmur. Suszarka do rąk była nowa i niezwykle silna. Ryknęła tak, że się przestraszył. Skóra na jego dłoniach załopotała. Do łazienki wszedł mężczyzna z synkiem. Jerry obserwował ich w lustrze. Ojciec podszedł do pisuaru, dziecko stanęło obok. — Zostań tu powiedział ojciec. Chłopiec był posłuszny. Chwilę później przeszedł jednak pod suszarkę do rąk, która natychmiast obudziła się do życia. Ryknęła i dmuchnęła mu w głowę gorącym powietrzem. Włosy malca zafurkotały, a on sam wrzasnął ze strachu. Nie wiedział dokąd uciekać. Jerry postąpił krok do przodu. Nic mu nie jest. Ojciec uniósł głos, by przekrzyczeć hałas. Widać było jednak, że dziecko płacze, że jest w histerii, darło się na cały głos. Jerry kucnął, obił chłopca i poklepał go po plecach, podczas gdy drugi mężczyzna kończył robić swoje. Dziecko odwróciło się w stronę ojca, który uśmiechnął się i wziął je na ręce. Dotknął mu czoła, by sprawdzić, czy nie jest gorące. – Wszystko dobrze, tylko się przestraszyłeś. Był okropny hałas. – Jerry… Zrobił współczującą minę. Biedny malec, powiedział. Potem zwrócił się do ojca. Ja też mam szkraba w tym wieku. Wnuczka. Dzieciaki trzeba przed wszystkim chronić. Dajesz radę, co synu? spytał ojciec, odchylając się od dziecka. Mały przestał płakać. Wstydził się jednak być w centrum zainteresowania w toalecie pełnej dorosłych mężczyzn. Wtulił się w szyję ojca, który ruszył do drzwi. Jerry poszedł do sklepu WH Snaves i kupił paczkę cukierków Werther's Original. Zamierzał udawać, że zapomniał i zaskoczyć stelle tuż przed startem samolotu. Szedł ogromnym korytarzem, trzymając ręce splecione za plecami, i oglądał sufit niedawno rozbudowanej części lotniska. Hej, powiedział, siadając obok stali. Co kupiłeś? Przyjaciółka podróżnych przewróciła oczami. Awertersy zapomniałem jesteś niezawodny. Masz dość cukierków, by przetrwać tylko resztkę opakowania. Jerry wyciągnął nogi i splutł dłonie na karku. Opowiedział jej o dziecku i suszarce do rąk. Projektantów i architektów należałoby pociągać do odpowiedzialności za takie sytuacje rzekł. To karygodne ktoś popełnił błąd. Biedne maleństwo powtarzała raz po raz Przytuliłem go póki jego ojciec nie odszedł od pisuaru Nie musisz wchodzić w szczegóły powiedziała Stella Teraz ty pilnuj bazy Skoro mam chwilę rzekł Jerry Powiedz gdzie jest gazeta wskazała palcem wstała i odeszła Śledził ją spojrzeniem Dotarła do strefy wolnocłowej a jej sylwetka wydawała się zupełnie maleńka na tle ogromnego holu w architekturze najważniejszy jest stosunek wielkości obiektów do człowieka. Jerry otworzył gazetę i zaczął czytać. Wróciła zaskakująco szybko. Wyświetlił się napis: Boarding. Powiedziała: Szli wyłożonymi wykładziną korytarzami przez 10 czy 15 minut. Gdybyś powiedział naszym rodzicom, że dywany będą kiedyś liczone na kilometry, to by nie uwierzyli. Samolot ryczał na pasie startowym, czekając na swoją kolej. Stella nie znosiła zarówno startów, jak i lądowań. Tego, że maszyna musiała się rozpędzić, oderwać od ziemi, a pod koniec lotu uderzyć w nią znów z całym impetem, skrzydeł, które się trzęsły i otwierały, sprawiając wrażenie zepsutych oraz ryku ciągu wstecznego. Przymknęła oczy i mocno chwyciła podłokietnik, a Jerry zakrył dłonią jej dłoń. Wybijał palcem uspokajający rytm. Co to? spytał. Opaski na nadgarstki. Skąd je masz? Ze strefy wolnocłowej. Po co ci one? Pomagają nam dłości. Niby jak. Uciskają odpowiednie punkty. Pokazała mu biały paciorek umieszczony po wewnętrznej stronie opaski. Naciska tu, gdzie można wyczuć puls. Hamuje nudności. Już tego próbowałam i działało. Na promach. Pamiętasz? Słuchaj, latam od wielu lat i ani razu nie widziałem, żeby ktoś zmiotował, no poza jednym wyrostkiem, który pewnie jadł przed odlotem nieświeże ostrygi i pił zwietrzałe piwo. Lepiej byś zrobiła, odmawiając różaniec, wyjątkowej intencji. Jakiej? Boże, nie pozwól mi zżygać się w samolocie. Odmawiałyśmy różaniec w samochodzie, kiedy jeździłyśmy na tańce. Powiedziała Stella z uśmiechem. Nie wierzę. Kierowca był starszy od nas, ale bardzo miły. Płaciłyśmy mu tylko za benzynę. Dawał nam swój różaniec na czas podróży. Biedni, napaleni faceci pędzili jak wariaci, żeby wydać resztkę kasy i pokręcić się chwilę na parkiecie, a ty w tym czasie odmawiałaś różaniec? Irlandia w latach pięćdziesiątych. Czy któraś z was kiedyś zwymiotowała? Ani razu. Czyli lepiej odmawiać różaniec niż wyrzucać pieniądze na cholerne rękawki? Opaski. Rękawki wkłada się na ramię, żeby nie utonąć. Jerry wyciągnął paczkę wertersów. Cukierek przed wylotem, moja pani, mówiłeś, że zapomniałeś. Wyciągnęła kolejne opakowanie, więc kupiłam swoje. Ależ jesteś zorganizowana. Jerry schował cukierki z powrotem do kieszeni. Silnik samolotu zawył głośniej i maszyna skoczyła naprzód, aż przyspieszenie wgniotło ich w fotele. Po chwili ucichł chrobot podwozia. Lecimy. Stella uśmiechnęła się i otworzyła oczy. Wzięłaś jakąś książkę? Jestem na wakacjach. Wtuliła się w fotel. Bardzo się cieszę na ten wyjazd, powiedziała. Mam sporo planów. Jakich? Własnych. Jerry gwizdnął. Jakby powiedziała coś tajemniczego. Ja tak samo. Czyli będziemy się mogli rozdzielić, posłała mu przesadnie szeroki uśmiech. Czemu nie wybraliśmy się w jakieś ciepłe miejsce? spytał. Na przykład na sąsiednią półkulę. Za dużo zachodu. Samolot wzniósł się i zatrząsł, gdy wleciał w chmurę. Stella znów chwyciła podłokietnik, a Jerry znów położył dłoń na jej dłoni. A jak to się stało, że byłaś już w Amsterdamie, a ja nie? Pojechałam na zjazd. Nauczycieli. Kiedy? Wzruszyła ramionami. Chyba w latach osiemdziesiątych. Miło będzie wszystko sobie przypomnieć. Tworzysz storyboard. Słucham? Myślisz o wszystkim z wyprzedzeniem. Przygotowujesz plan wydarzeń. Tych, na które masz ochotę. Storyboard? To termin z branży filmowej. Przed nakręceniem filmu Trzeba rozrysować sceny w formie komiksu. Dzięki niemu dokładnie wiadomo, co się wydarzy. Ładne określenie. Lot był niedługi. Stella rozwiązała dwie krzyżówki, obie trudne. Jedną z porannej gazety, a drugą, którą trzymała w terminarzu z niedzielnego wydania. Była przekonana, że rozwiązywanie krzyżówek pozwoli jej zachować sprawność umysłową do późnej starości. Nazywała je pompkami dla mózgu. Samolot skręcił. W dole widać było już Amsterdam. Poprzednio odwiedziłam go latem, powiedziała Stella. Lecieliśmy nad polami tulipanów. Z góry wyglądały jak świeżo rozpakowana plastelina, krzyżujące się linie w barwach podstawowych. No, teraz jest bardzo szaro. Jeśli pada, chętnie prześpię się chwilę, gdy dotrzemy do hotelu. Przecież jeszcze wcześnie. Wczoraj zrozumiałam, co oznacza prawdziwe niewyspanie. Co? Nie zmrużyłam oka przez ciebie i twoją muzykę. W domu nigdy nie drzemiesz za dnia. Wyjazd rządzi się własnymi prawami. Budynek lotniska powitał ich zapachem kwiatów. Hiacynty w styczniu. Stella sprawdziła kurs walut i wyciągnęła trochę euro z bankomatu. Smoknęła z niezadowoleniem, gdy wypluł z siebie jedynie banknoty o wysokich nominałach. Połowę dała Jeremu, a resztę wsunęła do portfela. Gdy ruszyli w stronę dworca kolejowego, Jerry wskazał na jej nadgarstek. Możesz już to zdjąć. Opaski miło mnie grzeją, patrzyła na tablicę informacyjną. Spójrz. Na co? To Europa, powiedziała. Nie dostajesz od tego ciarek? Jesteś na tej samej połaci ziemi co Rzym, Warszawa, Berlin, Praga, nawet Moskwa. Wystarczyłoby wsiąść do pociągu, by Najpierw dotrzyjmy do Amsterdamu. Tablica zadrżała, zatrzepotały litery, a wszystkie informacje w jednej chwili skoczyły o linijkę w górę. Pociągi dwupiętrowe zachwycił się Jerry. Wychodzi z ciebie chłopiec. Znaleźli miejsce w pustym wagonie i rozsiedli się wygodnie. W którym kierunku będziemy jechać? Jerry wskazał palcem. Stella zmieniła miejsce. Widzę, że lubisz patrzeć w przyszłość. Od zawsze. Pociąg ruszył. Gdy opuścił stację, okazało się, że na zewnątrz jest szaro i pada. Stella schowała do torby opaski, które ściągnęła z nadgarstków. Powinniśmy złapać taksówkę, powiedziała. Wokół dworca może być dość nieapetycznie. Ostatnim razem szliśmy z walizkami pośród ćpunów i szumowin, a w tamtych czasach walizki nie miały jeszcze kółek. No, idzie nam zdecydowanie zbyt sprawnie, rzekł Jerry. To zły omen. W głównej hali drogę zastąpiło im stado gołębi. Zagruchały i przyspieszyły, chcąc jak najprędzej się usunąć. Jerry przystanął jednak, by przyjrzeć się im z bliska. Widziałaś ich stopy? stara potrząsnęła głową. Niemal wszystkie są zdeformowane. Na Glasgow Central jest to samo. Mają przykurczone łapki, brakuje im palców, biegają na knykciach. Rzeczywiście, przyznała Stella. Nigdy tego nie zauważyłam, biedactwa. Kilka ptaków poderwało się do lotu tak blisko, że poczuli na twarzach powiew ich skrzydeł. Jerry zrobił unik. Oczyma wyobraźni wszędzie widział zarazki. Jerry zapłacił taksówkarzowi, a Stella wyciągnęła znikąd parasol i wyszła na deszcz. Ruszyła przodem w stronę hotelu. Walizkę po schodach i dotarła do dużych, obrotowych drzwi. Recepcjonista, który ich powitał, dobrze mówił po angielsku: Będą państwo chcieli wychodzić osobno? Dostali dwie plastikowe karty, magnetyczne do otwierania drzwi pokoju. Portier sięgnął po ich bagaże. Jerry powiedział jednak: Nie trzeba, damy sobie radę. Kiedy zasunęły się już za nimi drzwi, windy zajrzał do koperty, w której były karty: 396 powiedział. Stella wybrała piętro. Gdy winda ruszyła, pocałowali się, jak mieli w zwyczaju. Delikatne muśnięcie między piętrami. O ile byli sami. Wstydzę się traktować kogoś jak sługę. Jerry, to jego praca. Jest też kwestia napiwku. Facet stałby jak kołek i robił sobie nadzieję. Dojechali na właściwe piętro i poszli za strzałkami w stronę pokoju. Jerry wsunął plastikową kartę w zamek. I szybko ją wyciągnął. Zasłony były zasunięte. Pokój tonął więc w mroku. Jerry podszedł do ściany, umieścił kartę w szczelinie czytnika i nakazał dudniącym boskim głosem: Niech stanie się światłość. Na ekranie telewizora pojawiła się zaadresowana do nich powitalna wiadomość. Hotel Theo życzy Państwu miłego pobytu. Jeśli możemy w czymś pomóc, prosimy o kontakt. Nie pogardziłbym darmowym drinkiem. Stella podeszła do okna, rozsunęła zasłony i wewnętrzne firanki. Okna pokoju wychodziły na dziedziniec hotelu. Widać było przez nie ogromną krzyżówkę z ułożonych pionowo i poziomo rzędów okien. Jerry podszedł, spojrzał żonie przez ramię i objął ją w pasie. Pod ich oknem rozciągała się płaska połać dachu. Ale pada, rzuciła Stella. Na dachu leżała pusta paczka po papierosach galoaz oraz plastikowe dziecięce wiaderko. Pięknie, ocenił Jerry. Stella postawiła walizkę na podwójnym łóżku, a kiedy otworzyła klapę, krople wody spadły prosto na narzutę. Zaczęła się rozpakowywać. Jerry podszedł do łóżka z drugiej strony i położył się na wznak. Doskonale, stwierdził. Łóżko jest twarde jak kamień. Miękkie materace źle mi robią na plecy. Podoba ci się? Podała mu celofanowe opakowania oznaczone logotypem Marks and Spencer. Co to? Nowa piżama. Czarna? Jak smoła. Uniósł brew i spojrzał na stojącą Stellę. Czemu? Kręci cię to? Pragniesz upojnej nocy z księdzem? Księża są zazwyczaj dość niezależni, by samodzielnie wybierać piżamy. Stella odpakowała zakupy. Pijama trafiła pod poduszkę, a celofan do kosza, gdzie trzeszczał cicho, próbując odzyskać oryginalny kształt. Podała Jeremu pilota. Znajdź informacje po angielsku. Zaczął przerzucać kanały, a migoczący ekran generował losową mieszaninę europejskich języków. Wreszcie trafił na BBC News. Reporter był na plaży. Rozmawiał z mężczyzną, który właśnie wysiadł z unoszącej się na falach przepełnionej łodzi. Imigrant mówił łamaną, ale zrozumiałą angielszczyzną. Zanim widać było kobiety z dzieckiem. Mężczyzna przybył wraz z żoną i synkiem do innego kraju, by uciec przed wojną. Podsumował ze wzruszeniem ramion reporter. I tak to się toczy, skwitowała Stella, po czym ruszyła, by zanieść kosmetyczka do łazienki. Jerry widział jej odbicie w lustrze zawieszonym naprzeciwko drzwi. Patrzył jak wącha kostkę mydła, z którego zdarła wcześniej faliste opakowanie. Zrobię tu sobie luksusową kąpiel, albo i dwie. Zawołała. Wyciągnęła plastikową kosmetyczkę pełną kremów, tubek oraz sztucznych łez, i po kolei ustawiła wszystko na półce. Gdy wróciła do pokoju, Jerry wciąż leżał w butach na łóżku. Zrzuciła własne i ułożyła się obok na narzucie. Zaczęła przeglądać wyciągnięty z torby przewodnik po Amsterdamie, aż znalazła opis restauracji, w której serwowano podobno wyjątkowo pożywne potrawki. Spróbowała odnaleźć ją na mapie, ale zasnęła. Obudziło ją pukanie. Zegarek wskazywał, że spali o wiele za długo. Kto tam? Otworzyła drzwi. Po drugiej stronie stały dwie nieśmiałe dziewczyny w mundurkach. Uśmiechnęły się, a ta stojąca bliżej rzuciła coś po holendersku. Angielski, poprosiła Stella. Przygotować państwu łóżko? Zapytała dziewczyna. Dziękuję, damy radę sami. Czekoladkę? Stojąca dalej pokojówka wyciągnęła tacę z kostkami zawiniętymi w złotą folię. Stella wciąż miała w dłoni przewodnik. Sięgnęła lewą ręką i niezręcznie zgarnęła kilka słodyczy. Podziękowała skinieniem głowy, po czym zatrzasnęła drzwi ramieniem. — Nie byliśmy gotowi na przygotowanie łóżka — parsknął Jerry. Znów niepotrzebna służalczość. — Ponieść panu walizkę, prześcielić państwu łóżko, a może trochę czekolady na zepsucie zębów. Od strony korytarza rozległo się odległe pukanie. Usłyszeli raz jeszcze tę samą rozmowę, tym razem po holendersku. O włożyli szaliki, czapki i płaszcze. Masz kartę magnetyczną? spytała Stella. Tak. Kiedy wyciągniesz ją ze ściany, światła zgasną. Dobrze, że twoje studia na inżynierii elektrycznej nie poszły na marne. Zjechali windą, smoknąwszy się w nadęte wargi. Stella zapytała recepcjonistę o dobre knajpy w okolicy, przystępne cenowo. Lubią państwo azjatycką kuchnię? Spytał mężczyzna. Może tajwańską? Oboje przytaknęli. Wyciągnął z pod biurka kartkę z mapą i zaznaczył położenie restauracji X. -em. A jak się nazywa? Spytała Stella. Recepcjonista wzruszył ramionami. Przerosło go tłumaczenie z tajwańskiego na holenderski i z holenderskiego na angielski. – Jest dobra – powiedział z uśmiechem. Podziękowali mu, odwrócili się i odeszli. – Nic nam po mapie, jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy – szepnął Jerry do Steli. Odwróciła się do konsierża i zapytała – hotel? – Przepraszam – powiedział, zaznaczywszy na mapie kolejny X. Gdy wyszli na zewnątrz, okazało się, że deszcz ustał. Było jednak przeraźliwie zimno. Szli wzdłuż kanałów, w których przeglądała się miejska noc. Stella przylgnęła do ramienia Jerego w poszukiwaniu ciepła. Światła lampek dekoracyjnych umieszczonych pod każdym mostem tańczyły na pomarszczonej powierzchni wody. A jednak uderzenia mroźnego wiatru co rusz barwiły ją na czarno. Jerry spojrzał w dół. Odejdź od krawędzi, poprosiła Stella. Dostaję od tego ciarek. Od czego? Chodzi o czarną wodę. Musi być lodowata. Jerry wysunął łokieć by mogła znów wziąć go pod rękę. Kojarzy się z samobójstwem, z chwilą, gdy ktoś ma tak dosyć życia, że wybiera śmierć. Ej, rozchmurz się, jesteśmy na wakacjach, rzekł Jerry. Idziemy coś zjeść. Wypić kolejkę czy dwie, właśnie minęliśmy irlandzki pub. Dał się słyszeć dźwięk dzwonka i ostrzegawczy okrzyk. Stella obejrzała się przez ramię. Obok przemknęła dziewczyna na rowerze. Wow, rzucił Jerry. Spuszek gna. Niesamowity widok. Stella przyjrzała się oznaczeniom ulicznym, które miała pod nogami, po czym uniosła wzrok w stronę znikającej w mroku sylwetki. To ścieżka rowerowa. Czemu biegnie środkiem chodnika? Kelner, który obsługiwał ich w restauracji, był niezwykle przystojny i bardzo podobał się steli. Otoczył ją nawet ramionami, gdy strząsnął czerwoną serwetę i pozwolił, by materiał opadł jej na kolana. Doskonale mówił po angielsku. Stella wachlowała twarz z wyrazem udawanej nieśmiałości, równocześnie zerkając na Jerego i wysoko unosząc brwi. Posiłek był smaczny. Wzięli do niego butelkę Riochy. Stella wychyliła kieliszek, a Jerry po męsku dopił resztę. Doceniła temperaturę alkoholu. Im letniej, tym lepiej. Jerry wypił do przystawki dwa lodowate hainekeny. Kiedy opłacał rachunek, zauważył, że Stella zabrała z jego deski serów niedojedzone herbatniki. Zawinęła je w serwetkę i schowała do torebki. Aby dotrzeć do irlandzkiego pubu, musieli dostać się na drugą stronę ruchliwej drogi. Przy przechodzeniu przez jezdnie Jerry zawsze brał Stelle za rękę, jako że nie potrafiła prawidłowo oceniać prędkości nadjeżdżających samochodów. A spojrzenie w niewłaściwą stronę wiązało się w Amsterdamie z dużym ryzykiem. W domu Stella zawsze przekraczała jezdnie na pasach. Dla Jerego trzymanie się za ręce było przejawem bliskości. Zdecydowanie innej niż gdy trzymała go za ramię. Skóra dotykała teraz skóry, przylegała do niej w absolutnej bliskości. Ich dłonie były dla siebie stworzone. Znaleźli pusty stolik. Barman miał dubliński akcent, a cały pub wypełniały irlandzkie rupiecie z lat pięćdziesiątych. Jedną ze ścian pokrywały reklamy Guinnessa, kalendarze z irlandzkimi pisarzami, plakaty reklamujące linie kolejowe autorstwa irlandzkich malarzy, zdjęcia łodzi pływających nocą z Belfastu do Heysham i Liverpoolu. — Istnieje firma, która sprzedaje całe zestawy tego stereotypowego badziewia — powiedział Jerry. Niedaleko drzwi rozkładał się zespół muzyków. Widać było skrzypce, botrany, długie brody i cały las mikrofonów na pionowych statywach. Muzyka popularna czasem ciężko mi wchodzi, rzekł Jerry. A to chyba zawodowi naśladowcy irlandzkiego folku. Przez dłuższą chwilę siedzieli patrząc sobie w oczy. Stello, od lat nie postawiłaś mi drinka. Nie jestem dość szybka. Zwykle mkniesz do baru jak błyskawica. Poproszę whisky. — Jamesona. Wybór rozmiaru zostawiam tobie. Zabij ich, jeśli spróbują wrzucić do środka lód, ale weź osobno wodę. Stella wyciągnęła portmonetkę i podeszła do lady. Wróciła niosąc łyski oraz dzbanek. Jerry spojrzał krytycznie na zawartość szklanki. — Radosny kot by więcej napłakał. — Zamówiłam podwójną. — Uczysz się. zagłaszcza cię na śmierć. Wróciła do baru po swoją wodę gazowaną. Gdy usiadła, Jerry kończył właśnie rozcieńczać drinka. Alkohol to koła, dzięki którym jadę naprzód. Uniósł szklankę, stuknęli się. Skoro tego ci trzeba, upiła łyk. Nasze zdrowie, twoje i moje, chyba należy się cieszyć, że mamy siebie nawzajem. Mamy kogo ignorować? Wydajesz się zamyślona. Tworzę storyboard mojego życia. Dobrze się czujesz? Zapytał. Tak, tak. Wszystko w normie. Nie o to mi chodzi, po prostu co? Jesteś bardzo odległa, cicha, zamknięta w sobie. Nie zauważyłam. Odezwała się znów dopiero po krótkiej chwili. Pomyśl, co się dzieje na świecie. Właśnie w tym momencie gdzieś po Morzu Śródziemnym płynie zapewne łódka wypełniona po brzegi biednymi ludźmi. W każdej chwili może zatonąć, a my jesteśmy tu. Jak mówiłem, jesteśmy na wakacjach. Jerry przeniósł wzrok na plakaty zdobiące ściany za stelą. Wskazał palcem dzieło Paula Henry'ego. Widniało na nim jezioro, w którym odbijały się kremowo-białe chmury. Jezioro Log Derk, wakacje w Irlandii. Stela pielgrzymowała tam już kilkakrotnie. Trzy dni modlitw i postu, chodzenie boso na deszczu, brak snu, czarna herbata i przypalone tosty. Zgłoszę panią do rady do spraw turystyki, groził z udawaną powagą Jerry. Pani zdaniem to mają być wakacje. Stella broniła swych wyborów. Pielgrzymka pozwala zapomnieć o codzienności i skupić się na tym, co ważne, a w dawnych czasach pozwalała też naddychać się dymu papierosowego. Zespół zaczął grać piosenkę The Jack of Punch. Wszyscy tupali do rytmu. Jak im nie wstyd nagłaśniać się w tak małej przestrzeni! Jerry musiał krzyczeć. Wokalista poprosił wszystkich, by śpiewali refreny razem z nim. Miał północnoirlandzki akcent. Dziwne, rzekł Jerry. Irlandia dała światu dwie rzeczy: przepis na dobrą zabawę i samochody pułapki. Zespół grał teraz Willie Go, Lessie Go. Uwielbiam tę piosenkę, powiedziała Stella. Muzyka zdawała się wciąż przybierać na sile. Ochłaniała większość słów Jerego, choć krzyczał prosto do ucha nachylonej steli przez zwiniętą dłoń. Zespół zaczął grać buntownicze hymny wojowników Ira. Po Sons of Goryowen zabrzmiały dźwięki we Patriot Game. Tego nie znoszę, skrzywiła się Stella. Chodźmy. Jerry przetaknął. Zakładają, że wszyscy popieramy przemoc. Że zaraz przytakniemy porozumiewawczo, jeśli do nas mrugną. Pieprzona wolność dla Irlandii. Dopył łyski. Nie mogę się doczekać łóżka, ryknęła Stella i butelki z gorącą wodą. Wracali do hotelu inną drogą, drżąc z zimna. Księżyc pędził przez chmury, które czasem zupełnie go zasłaniały. Jest w trzeciej kwadrze. Nie mam pojęcia, rzekł Jerry. Rzadko bywam na ziemi, to żartczyka mareja Wiem. Księżyc jest wygumkowany z prawej strony. Kilka nocy temu był w pełni, a ja byłam w pełni szczęśliwy, powiedział Jerry. Boże, co za ziąb na niebie roiło się od mew podświetlonych od dołu przez latarnie. Szybowały przez nocne powietrze, chichotały, czasem miałczały jak koty. Widmowe łuki skrzydeł w ciemności krążyły leniwe, rozglądając się jak piloci w kokpicie. Szukały resztek skrawków pożywienia. Jedna z nich. Przecięła tarcza księżyca. Człowiek zapomina, że Amsterdam leży nad morzem, powiedziała Stella, póki nie zobaczy Mew. Oboje skulili się dla ochrony przed wiatrem i ruszyli, by jak najszybciej dotrzeć do hotelu. Przystanęli jednak na widok dziwnego obiektu, który leżał na chodniku przed schodami prowadzącymi do drzwi wejściowych. A to co na Boga? Stella była pewna, że nic tu wcześniej nie leżało. Nie mam pojęcia. Jerry schylił się, by lepiej widzieć. Oglądali ociosaną bryłę lodu wielkości kuchenki mikrofalowej. Jej powierzchnia była w kilku miejscach nacięta. W głębi widniały białe żyłki pęknięć. Czeka na Titanica, powiedziała Stella. Wygląda jak rzeźba Rachel Whiteread, laureatki Nagrody ternera. A kto to? Rzeźbi domy wywrócone na lewą stronę. Odlewy domów. Negatywna przestrzeń zaklęta w betonie. Tyle, że tu mamy lód. Jerry położył stopę na brylę i pchnął. Powoli ruszyła naprzód i sunęła się w stronę kratki kanalizacyjnej. Jedzie jak kamień do karlingu, ocenił Jerry. Wygląda jak twoje serce. Wrzucę ci je do drinka. Stella była już w hotelowym szlafroku. Wsunęła włosy w plastikowy czepek, podczas gdy strumień wody wpadał do wanny i spieniał płyn do kąpieli. Jej odbicie w lustrze powoli zaszło mgłą. Rzadko brała długie hollywoodzkie kąpiele, uwielbiała jednak robić to na wakacjach. Powietrze wypełnił zapach lawendy, powiesiła szlafrok na drzwiach i wślizgnęła się pod warstwę piany, zadowolona z chwilowej samotności. Gdy zakręciła wodę, zapanowała cudowna cisza. Słychać było jedynie niewyraźne, dochodzące za drzwi, dźwięki telewizora. Wyjęła dłonie z mydlin i przyjrzała się im uważnie. Okazało się, że noszenie bagaży fatalnie wpłynęło na stan jej paznokci. Oba pierścionki, zaręczynowy i obrączkę ślubną nosiła na lewej dłoni. Przylgnęło do nich nieco piany, która skojarzyła jej się z wydzieliną larw pienika, ale spod spodu przebłyskiwało nadal nieco złota. Mydliny zaczęły pękać z cichym sykiem, odsłaniając jej kolana i zarys sylwetki, potem brzuch. Na którym wciąż widniał ślad odciśnięty przez spodnie. Występy i rowki, metody łączenia desek, tym razem widoczne na skórze oraz bliznę obok pępka, tuż ponad bladą linią po cesarce. Aby zobaczyć bliznę na plecach, musiałaby stanąć przed lustrem i spojrzeć przez ramię. Gdy wyjeżdżali nad morze, nosiła czarny kostium jednoczęściowy. Po tylu latach, Jerry zrezygnował już z wygłaszania komentarzy na ten temat. Zrezygnował właściwie ze wszystkiego, poza alkoholem. Czy w jej wieku nie było już za późno na zmiany? Ledwie potrafiła choćby pomyśleć o odejściu. Wymagałoby to przecież zbyt wiele wysiłku. Z drugiej strony wszyscy wiedzieli, że jest doskonałą organizatorką. Miała to we krwi podejmowała wyzwania, była przewodniczącą zarządu kamienicy, przyjęła pozycję szafarki komunii świętej swojej parafii, organizowała wyprzedaże rękodzieła i rzeczy używanych. W ciągu wielu lat kupowała i sprzedawała mieszkania w imieniu ich syna, Michaela. Jerry nazywał ją kapitanem wycieczki. Organizowała skomplikowane podróże, rezerwowała hotele, umawiała spotkania. Potrafiła wyobrazić sobie przebieg całej wyprawy, zanim jeszcze wyszli z domu. Na litość boską, miała przecież wyższe wykształcenie. Kto, jeśli nie ona, właśnie powinien umieć o siebie zadbać? Powtórzyła w myślach wszystko, co chciała powiedzieć Jeremu. Rozważała różne sformułowania, ton głosu. Jutro, kto wie, jak się wszystko ułoży? Być może wreszcie odnajdzie swój azel. Większość związków się rozpada, gdy jedna z osób spotyka kogoś innego. W tym przypadku było inaczej. Oboje stracili rodziców, co ułatwiało sprawę. Dowiedzieć musiałby się jedynie ich syn, Michael, który założył już rodzinę w Kanadzie i układał sobie własne życie. Z pewnością by zrozumiał, wiedział jaki jest jego stary. Geny odpowiadające za stosunek do alkoholu odziedziczył na szczęście posteli. A jeśli Jerry zamierzał nadal nie stronić od kieliszka, ona wolała być gdzieś indziej. Mieć własny pokój. Rozpakowała kostkę mydła i zaczęła myć barki i ramiona. Zmysłowa przyjemność powolnych ruchów urwała się nagle, gdy kostka wyślizgnęła jej się z pomiędzy palców. Usiadła prosto i zaczęła szukać jej po omacku, wsunąwszy dłonie podniknącą pianę. Z rozkoszą zalegnę na łożu, oznajmiła, gdy wyszła z łazienki. Chciałaby Jerry znów włączył BBC News. A już je oglądaliśmy. Mogło się zdarzyć coś nowego. Tak to bywa w świecie wiadomości. Jerry znalazł pilota i zaczął naciskać guziki. Stella zagotowała wodę i napełniła butelkę. Ścisz trochę, Jerry. Nie chcemy, żeby ktoś zaczął walić w ścianę. Przetrząsnęła walizkę w poszukiwaniu książki. Myślałem, że już nigdy nie wyjdziesz, powiedział. Poszedł do łazienki i nie zamknął za sobą drzwi. W lustrze nad umywalką odbijało się drugie lustro zawieszone w sypialni. Dzięki temu widział teraz, że Stella, już w białej koszuli nocnej, uklękła przy łóżku. Najpierw pomyślał, że coś zgubiła, może jeden z kolczyków, później dostrzegł jednak jej złożone dłonie i zrozumiał, że się modli. Otworzył usta, by coś powiedzieć, zrobić jakiś żart, ale się powstrzymał. Nie był to dla niego częsty widok. W domu chodzili spać o różnych porach. Mówiąc współczesnym językiem, jedno zostawiało drugiemu dużo przestrzeni. Nie wiedział, że Stella nadal modli się przed snem. Uniosła złożone dłonie do twarzy. Tutejszy balsam do ciała był dobry, niezbyt słodki. Miała własną mantrę, która pozwalała jej się skupić, zachować klarowność umysłu. Modliła się za tych, których kochała. Jej myśl. Sunęła w przestrzeni, muskając wszystkich członków rodziny. Jej rodziców i rozrzucone po świecie rodzeństwo. Wymieniała wszystkich po kolei, jak pan Ryan, jej nauczyciel z czasów szkolnych. Odmawiała modlitwy dziękczynne za to, że udało jej się przeżyć. Że osłoniła ją boska dłoń. Jej ojciec zmarł, gdy miała dziewięć lat. Jego ciało ułożono wówczas w dużym pokoju. A gdy ją wprowadzono... Musiała zmówić modlitwę. Inni stali wokół, towarzyszyli zmarłemu, który ciężko wcześniej chorował, a teraz wreszcie odnalazł spokój. Dłoń owinięto mu różańcem. Później tego samego dnia goście zebrali się w kuchni, gdzie pewien mężczyzna odśpiewał pieśń: Niech dusza ma wróci do starej Irlandii. Stella zamknęła oczy i na chwilę wsparła głowę na hotelowej narzucie. Gdy się modliła. Czuła, że odwiedza bliskich. Całkiem jakby zaglądała do pokoju dziecięcego oświetlanego jedynie przez lampę na schodach, by dopełnić ostatniego obowiązku na koniec dnia. Od pewnego czasu modliła się również za wszystkich uchodźców za wykorzystywanych, przerażonych i uciekających przed wojną. Takie modlitwy były jednak jedynie formą duchowych porządków, czymś, co należało zrobić rano i wieczorem przed snem i po obudzeniu rytuałem organizującym świat uśmiechnęła się. Jerry spuścił wodę i stanął nieruchomo, czekając aż stela podniesie się z kolan. Mył ręce powoli, by dać jej więcej czasu. Raz jeszcze spojrzał w lustro, zobaczył jak kończy modlitwę, żegna się i